Michał Bogas-Bogawski oraz Sebastian Strolowa-Nowak. Zapraszamy. Michał Bogas-Bogawski wchodzi pierwszy. Uwaga. Trypsonie. No jest waga ciężka. Mamy 124 kg, 700 gram dokładnie. Dziękujemy. Czy ktoś to zapisuje? Mam nadzieję, że tak. Sebastian Strolowany-Nowak. Zapraszamy. Na wagę, proszę bardzo. No i tutaj mamy 116 kilo, 750 gram. Dziękuję. No to co, teraz jakieś face to face może, co panowie? Zapraszamy face to face, panowie. Mocniej. Mocniej. Jest napięcie, ale napięcie może być większe. Dzięki. Dzięki. No jeszcze do publiczności w pozycji, panowie, zawsze. W pozycji jeszcze tam, pokażcie się, napnijcie gardę. No i jutro zobaczymy, co będzie się działo w oktagonie. Dzisiaj obejdzie się bez... Najpierw Marek Marowilczak, zapraszamy na wagę. Jak większość mówiła, to będzie starcie dzików. Zapraszamy na wagę, cześć Marek. Trypsonie, odczytuj wynik. Marek wnosi na wagę 90 kg, 300 gram. Kawał chłopa. Tak, zapraszamy Łukasza. Łukasz Lupa. Dawaj Łukasz. Łukasz też jest wielki dzik. 99 kg, 50 gram dokładnie wnosi Łukasz. Face to face zapraszamy. Jest w limicie. Widać napięcie między tymi panami, tak. Jutro będzie mocne starcie. Dziękujemy panowie. Pozycja. Tak. Pozycja walki. Pozycja jeszcze do walki, tak. Żeby wszystkich zachęcić, żeby jutro oglądali i patrzyli, co się będzie działo. Dziękujemy. Pokażcie dobry sport, dobre emocje jutro w oktagonie. Trypsonie, może zapowiedz następnych zawodników. Dobra. Następny będzie Krystian Krycha Wilczak kontra Hubert Ken Korczak. Zapraszamy tych panów. Jak to tu będzie wyglądało teraz? Jaka to waga? 79 kg i 5 gram. Także. Mamy. Hubercie, zapraszamy. Zapraszamy Huberta. Wskakuj na wagę. Hubert wnosi na wagę 90 kg. 150 gram. Face to face, face to face. Spójrzcie sobie w oczy. Prosto w oczy. Face to face. Widać napięcie, moi kochani. Jutro będzie ostro. Dziękujemy. Stańcie w pozycji. Pozycja do walki. Specjalnie dla naszych widzów właśnie teraz. Tutaj było trochę emocji na konferencji. Zobaczymy, jak to się wszystko przełoży na jutrzejszą walkę. Będziemy oglądać. Zapraszamy kolejnych zawodników. Tak, łapiesz ich? Tak, już. Michał Handke oraz Maksymilian Wiewiórka. Zapraszamy. Oj, tu waga będzie chyba ciężka. To będzie zderzenie tytanów. Tytana. No tu jest zaskakująca różnica wagowa. Na wadze mamy tutaj 113 kilo. 113,5 kilo, dziękuję. Zapraszamy Wiewióra. Wiewiór wnosi no tyle co Wiewiórka. 71 kg i 5 gram. Co to z tego będzie? Co to z tego będzie? No. Zapraszamy. Spójrzcie sobie twarzą w twarz. Już nie ma ucieczki. Dziękuję panowie. Dobrze, jest szacunek. Stańcie teraz dla publiczności jeszcze. Postawa do walki, tak. Dziękujemy.
Kolejnych zawodników mamy. Zapraszamy teraz kolejnych panów. Dawid Ambro Ambroziak. Siemano, Dawid. I Dawid Surfer Ozdoba. W kolejności wyczytanie zapraszamy na wagę. Dawid, zapraszamy cię na wagę. Dawid wnosi 77 kg 650 gram. Brawo. Zmieścił się w limicie. Drugi Dawid wnosi na wagę 72 kg 400 gram. I ma dwa inne buty. Zapraszamy teraz, panowie, face to face. Spójrzcie sobie w oczy. Będzie ostro jutro, Mikołaj, naprawdę. Widzę te emocje, o tak. Pozycja do jeszcze, walki. Tak, pozycja do walki. Do środkowej kamery. Dzięki, panowie. Tak jest. No i co, teraz mamy walki, na które chyba wszyscy czekali. Na pewno wszyscy czekali. Czyli Daniel Magical Zwierzyński oraz Adrian Polak Polański. Nie przyjechał, bał się. Chciałbym dodać tu tylko... O właśnie. Spuścił się. Ale mamy tutaj czy Briana, chyba go zastąpił. Mam jakieś zastępstwo, ale jutro w oktagonie chyba będzie inna walka. Tak? Zapiszesz tam, a ty będziesz walczył? Ja z wygranym, dobra? Dobra. Mamy na wadze 100 kg, 700 gram, także waga ciężka. Także tutaj nie ma Adriana, ale face to face, panowie. No. To chyba ale może Daniel, lepszy. Chciałeś się pochwalić tutaj tatuażem? Może zdejmij koszulkę? Daniel, poczekaj, przekaż ci mikrofon może. Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, 3 godziny sobie dzisiaj w salonie siedziałem u tatuażysty i zrobiłem sobie takiego fajnego sponsora, czapka w ogóle związana z Magicalem, z Magikiem i chciałem się pochwalić. Jak będzie mi tyłek widać, to sorry, mam nadzieję, że nie. Dobra. Ja też mam nadzieję, że nie. Ja też mam taką nadzieję. Dobra, jest kamera? Pokaż. Także Daniel, teraz obróć się może do kamery przodem. Garda. Oczywiście. Dla publiki, tak. Postawa sportowa. Gotowy do walki. To będzie dobry pojedynek. No i mamy nadzieję, że żaden Polak do nas dotrze, mimo trudności w dojeździe. No i słuchajcie, 3 tygodnie minęły, jak wstryknięcie z palca i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będziecie ludzie zadowoleni z walki. Urwę, dobra. Dziękuję za tych, którzy ze mną są. Pozdrawiam Wyko, pozdrawiam wrogów i wszystkich zawodników. Trzymam kciuki za każdego. Dziękuję. Dziękujemy. No i Megani, słuchajcie, kolejna walka, na którą też wszyscy czekali. Michał Boxdel Baron oraz Jakub Guzik Szymański. Tak. Zapraszamy, panowie. Panowie, zapraszamy do ważenia w kolejności wyczytanej, czyli Boxdel pierwszy wchodzi na wagę. Boxdel wnosi na wagę 115 kg. 750 gram. Coś tu żrął, chłopie. Grubo. Ciężko znaczy się, nie grubo, no, ale ciężko. Guzik wnosi 100 kg, 400 gram. Dzięki. Face to face, face to face, Magani, face to face. Widać spinę, widać to, że jutro będzie grubo, tak? Sportowe zachowanie, postawa dla widzów sportowa, gotowi do walki. Widać to wszystko. Dziękujemy wszystkim panom. Wszyscy zrobili wagę, także jutro nie ma ucieczki. Dziękujemy. Gram to piąty flow na płytę, z góry krzyczę elo. A pamiętam, jak kompletowałem pierwsze demo. Teraz kiedy...